chcę może zacząć od Polski The Times, bo wydaje mi się to dosyć symptomatyczny pogląd, kompletnie w moim odczuciu nieprawdziwy. Euro i skoki prawie jak kampania. Komorowski nie namawia Polaków do szybkiego wprowadzenia euro. Duda nie był ojcem chrzestnym skoków. Ale co z tego? To te tematy dominują dziś w kampanii. Otóż istota problemu polega na tym, że zarówno jeśli chodzi o euro, to oczywiście Komorowski dzisiaj nie namawia Polaków do szybkiego wprowadzenia euro. No niemniej taka perspektywa istnieje i warto o niej dyskutować moim zdaniem. Dlaczego nie? Natomiast teza, że skoki są sztucznym tematem kampanii, bardzo mnie zdumiewa, bo w tych wyborach prezydenckich chodzi o to, jakiego człowieka wybieramy, jakie będzie podejmował decyzje, jaki ma dorobek, co robił je w swojej karierze politycznej wcześniej. Nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy pisać, co robił Andrzej Duda, za co ponosi odpowiedzialność, jak się zachowywał w wielu sprawach. Nie widzę więc powodu, żeby nie mówić o tym, że podpisał się pod projekt, który karze więzieniem za in vitro i że przepisał z ekspertyz dostarczonych przez SKOKi słowo argumenty do wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SKOKów i że to oznaczało po prostu opóźnienie wprowadzenia ustawy, która obejmowała SKOKi nadzorem bankowym. Tym samym sprzyjał temu, że ci, którzy mieli lokaty w SKOKach, po prostu straciliby swoje oszczędności, gdyby ostatecznie jednak Bronisław Komorowski nie podpisał tej ustawy, dzięki której z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ludzie, którzy mieli lokaty w skokach upadających, teraz mogą te pieniądze odzyskać. Więc naprawdę wydaje mi się, że nie są to tematy absolutnie zastępcze. Jest to dyskusja o jakości polskiej demokracji i jakości polskich kandydatów. Jest całkowicie naturalne, że kandydatów i partie polityczne rozliczamy z tego typu rzeczy.